To tutaj lubisz dużo, tak jak Krzysztof Piątek. O, mój drogi, przymarza. I nawet Robert Lewandowski, który lubi... Cześć wszystkim, dziś kolejny odcinek z serii Ze mną w roli głównej. Dobra. A tym razem mamy z nami wyjątkowego gościa. Witam serdecznie, Adamie. Cześć, witajcie, witam Ciebie, witam widzów. Adam Kotleszka. Niekwestionowany ekspert lig egzotycznych, komentator sportowy i również... pasjonat. To przede wszystkim. Przede wszystkim pasjonat. Od tego trzeba zacząć. Rozumiem, że Adamie też udaje Ci się troszeczkę pograć i pokopać. Grałem kiedyś Olimpia Koło, czwarta liga, pozdrawiam. Natomiast no, później wyjechałem na studia i zaprzestałem, ale cały czas kopię, cały czas gram w piłkę nożną. Jak tylko jest szansa na to, żeby wyrwać się na Orlik, kapitalna sprawa, spędzanie wolnego czasu, wiesz, trochę się poruszasz, trochę tej rywalizacji poczujesz, zdecydowanie polecam każdemu. Powiedz mi, Adamie, bo dzisiejszym tematem mamy śniadania, śniadania piłkarskie. Jak u Ciebie wyglądają śniadania? Co Ty jadasz? Ja Wam powiem, nawet opatentowałem nazwę, omlet kotleszki. Słuchajcie, to jest moje popisowe danie, jedno z niewielu, ale jedno takie naprawdę, którego jestem pewien. Płatki owsiane, do tego dorzucam sobie jakieś 5 jajek, wrzucam do tego orzechy. Tak naprawdę możecie wrzucić tam, co chcecie. Dynie, jakiś słonecznik, wszystkie rzeczy, które Wam smakują, plus jakiś owoc. Ja zawsze dodaję jabłko, bo wtedy to mi wychodzi takie a la szarlotka. Wszystko mieszacie, wrzucacie na patelnię z jednej, z drugiej strony, 5 minut, robota wykonana. Syte, fajne przed meczem, fajne przed treningiem. Mamy też wypowiedź Grzegorza Krychowiaka, co on jada na śniadanie podczas zgrupowania reprezentacji Polski. Prosto środkowuje Szymański, był strzał Bednarka i hopnął Grzegorz Krychowiak. Moje śniadanie. Są to owoce, świeżo wyciskany sok z pomarańczy i w zależności na co mam ochotę. Czasem jest to omlet, jajka. Ale oczywiście wiem, że to nie wszystko, Grzegorzu, z racji tego, że niejednokrotnie upominasz mnie, że te naleśniki są za grube i te naleśniki są często przez Ciebie jedzone. Także wiem, że to nie tylko te owoce i te płatki, ale również naleśniki. Teraz posłuchajmy naszych reprezentantek. Moje ulubione śniadanie to jest owsianka z owocami. Moje też owsianka z bananem lub jajko sadzone z frankfurterkami. Opowiedz mi jeszcze, bo mnie bardzo interesują troszeczkę te kraje egzotyczne, bo podejrzewam, że też masz jakąś wiedzę na ten temat, jak zawodnicy albo co zawodnicy jedzą właśnie w różnych krajach tych egzotycznych, jeśli chodzi o śniadanie. Balut. Nie wiem, czy ci coś to mówi. No to ja ci wytłumaczę. To jest takie jajko kacze, gotowane, natomiast to jest jajko z zarodkiem. Wygląda to obrzydliwie, podobno smakuje znakomicie. Okay. Katastrofa, ja bym tego nie ruszył, natomiast w Wietnamie piłkarze autentycznie bardzo często to jedzą. Szczerze, ja raz miałem okazję spróbować, tak to się nazywa jajko tysiącletnie. Tysiącletnie, stuletnie jajko, aha, nie wiem, czy kojarzysz z Japonii. Ma niesamowicie specyficzny smak, bo po rozbiciu białko pozostaje czarne, ale galaretowatą konsystencję ma, a żółtko jest delikatnie ciemne i wypływa. Adamie, za zadanie będziesz miał dzisiaj przygotowanie dwóch rodzajów owsianki, a dokładnie jaglanki i ryżanki. Okay. Też, że tych owsianek jest nieskończona ilość. Tak. Zgadza się. Te dwie rzeczy tak naprawdę, nie wiem czy wiesz, ale tutaj ci powiem, te dwa rodzaje tych owsianek to są takie, można powiedzieć, must, które muszą się znajdować w dniu meczu jako śniadanie meczowe. Nie będę ukrywał, że ryżankę akurat Bednarek lubi bardzo. Mamy też zawodników, którzy skupiają się na przykład na śniadaniu angielskim. Mateusz Klich, który uwielbia fasolkę. O, tą fasolkę wprowadziłem specjalnie dla niego z myślą o nim, można powiedzieć, w menu reprezentacji. Od niedawna ono gości. Mamy też zawodników, którzy na przykład robią takie zwykłe śniadanie. Nawet Robert Lewandowski, który lubi czasem tostowany chleb, z tym, że on żytni, czysty żytni, na zakwasie tradycyjnie robiony. Może zaczniemy trochę gotować, będziemy rozmawiali. 14 lat temu, jak zaczynałem gotowanie dla reprezentacji, to nikt tak naprawdę nawet nie tknął owsianki. Wraca się do tych śniadań właśnie białkowo-tłuszczowych w postaci boczku. Straszna moda jest na to. Ja powiem Ci, ja jako trener personalny często z ludźmi rozmawiam i oni wręcz chcą, żebym rozpisywał dietę białkowo-tłuszczową. To się nazywa ketoza, wtedy ograniczasz totalnie węglowodany i odżywiasz się właśnie z białka i z tłuszczy. I te tłuszcze stanowią dla Ciebie ten materiał energetyczny. O, mój drogi, przymarza. Przymarza? No, tak się mówi, wiesz, potocznie. Co to znaczy? Mrozi, czyli przypaliłeś praktycznie, ale jeszcze przejdę. Nie, spokojnie. Spokojnie, tego nikt nie będzie...
Widzisz, na ognisku się inaczej gotuje niż na indukcji, no zdecydowanie. To tutaj lubisz dużo, jeżeli... tak jak Krzysztof Piątek, wiesz? On na śniadanie zajada naleśniki. No. Z kilkoma łyżkami miodu. Zawsze, tak? To jest zawodnik, który, uwierz mi, nigdy nie widziałem, żeby on zjadł cokolwiek innego na śniadanie. Widzę, że pojawia się Krzysztof Piątek, ja biorę talerz, podchodzę pod naleśniki, nakładam trzy kawałki naleśników, polewam je miodem i daję trzy łyżki masła z orzeszków nerkowca. Proszę cię, mój drogi, ty tutaj serwujesz. Dobra. Chciałbym zobaczyć również, jak prezentujesz te dania, bo wiesz dobrze o tym, że je się również oczami. Jak to możemy ozdobić jeszcze? Bo widzę, że konfitura ze śliwek. Tak, dobra. Bo też mamy sezon fajny na śliwki, damy sobie odrobinę, ona nam podkreśli smak, da nam troszeczkę kwasowości i da nam aromatycznych jakby takiego aromatu z racji tego, że ona zawiera tam anysz, kardamon, troszeczkę wanilii i cynamonu. I mamy pierwszą z naszych dwóch ryżanek jaglanek przygotowaną, tym razem jaglanka. Do tego jest konfitura z dyni, konfitura ze śliwek, świeże owoce, dużo nasion. Myślę, że przypadnie do gustu. No nie przypadła bardzo, ja żebym ją jadł. Możemy przerwać na chwilę? Tak, tak. Wymienimy sobie, nie? No, bo wiesz co, chcę trochę... Przyszedł czas na ryżankę. Będziesz dokładnie powtarzał sposób przygotowania. Ja do tego zrobię dodatek w międzyczasie. Zaczynamy od płatków. Chłopaki, zawodnicy sami sobie dodają swoje ulubione jakby dodatki. Zapraszamy, żebyście pisali swoje propozycje na dodatki do jaglanek, bo to też może być ciekawe. Lub swoje jaglanki, swoje przepisy na różnego rodzaju owsianki. Pojawiła się taka moda spożywania tatara. Najczęściej tego tatara jadło się w dniu meczu. Wprowadził to tak naprawdę Robert Lewandowski. Okay. I później zaczęliśmy tego tatara jakby wprowadzać jako stały, można powiedzieć, stały fragment gry. A wy jakie macie swoje ulubione śniadanie? Zapiszcie proszę poniżej. Myślę, że może macie coś fajnego, co ja wprowadzę i użyję do menu reprezentacji. Imbir na rozgrzanie bardzo fajnie działa też, nie? Jak jesteście nawet przeziębieni, jak macie jakieś problemy ze zdrowiem, przewieje was, zmokniecie, to dawajcie sobie imbir, nawet do herbaty, taki korzeń imbiru. Jak go się jeszcze zaparzy, on ten smak uwalnia. Kapitalna sprawa. W nocy kiedyś dzwoni do mnie doktor podczas zgrupowania, że jeden z zawodników jest przeziębiony. Mhm. I mówi: Tomasz, bo ważna sprawa, nie chcemy podawać żadnych lekarstw. Antybiotyków, jasne. Słuchaj, potrzebujemy pilnie, przygotuj taki napar startego imbiru, do tego wyciśniętych cytrusów, wrzątku, ale musi być tak mocny, że aż łzy leciały z oczu podczas próbowania. I cały taki dzbanek, jestem pewien, ale wydaje mi się, dla Arkadiusza Mlika. Powiedz, także pomogło. W nocy, tak, pomogło. To jest troszeczkę taki naturalny, wiesz, antybiotyk, na czczo zawodnicy piją czysty sok z cytryny. Z cytryny ja się spotkałem, wiesz z czym? Z kiszonkami. Na przykład sok z kiszonej kapusty na czczo bardzo dobrze, bo to jednak dobrze wpływa na jelita, na środowisko w jelitach. Tak. Więc też są takie ciekawe sposoby. Na pierwszy rzut oka to się może wydawać dziwne, niesmaczne, natomiast ja sobie na sobie to stosowałem i czułem się dużo lepiej. To też poprawia naszą odporność, więc też możecie tutaj sobie pokombinować. Zgadza się, a wiesz, od dłuższego czasu wprowadziliśmy i dodajemy do tego soku z cytryny imbir i czosnek i on jest miksowany. Okay. Szczerze powiem, że na początku Robert o to poprosił. Robert, prekursor we wszystkim, słuchajcie, we wszystkim. Co zdrowe, Robert wymyśli. Dobra, nakładam, słuchajcie. Super, w takim razie jeszcze dołożymy odrobinę musu. Czy my dodajemy jeszcze do tego jakieś owoce? Tak, możemy sobie dołożyć troszeczkę nasion, możemy dołożyć troszeczkę tych jagód goi, czyli tak zwanego superfoodu, możemy dołożyć troszkę borówek. Miałem takie zgrupowanie, wiesz, Tajlandia to był chyba Puchar Króla, wtedy był selekcjonerem Franciszek Smuda. Styczniowe takie zgrupowania były do Azji, kiedy reprezentacja latała. Przy smakiem były te wszystkie robaki smażone na ulicach i tak dalej, nie? Robaki, skorpiony bardzo często smażone, szarańcza smażona. Tak. W ogóle to jest stosowane bardzo często też w kinach. Nie dostaniecie popcornu, a dostaniecie na przykład suszoną szarańczę. Podobno bardzo smaczna, nie wiem. Czyli mamy kolejną odsłonę. Wygląda to znakomicie. Owsianki. Tym razem mamy płatki ryżowe, różnego rodzaju nasiona, mus, mango z imbirem i kurkumą, zresztą tu widać świeża kurkuma. Miód dodaliśmy jeszcze też do smaku, bardzo fajnie nam tutaj zagęścił to wszystko, więc no, nic tylko jeść. Smacznego! Lecimy? Adamie, mój drogi, próbowałeś? Próbowałem pierwszego, drugiego jeszcze nie próbowałem, więc trzeba to zrobić. Tak, spróbuj proszę.
Niezłe. Niezłe. Natomiast ja wybieram jaglankę. Jaglanka mnie urzekła. Świetne. Bardziej wyraźny smak. W jaglance smak dawała nam dynia, jak mieszaliśmy to wszystko. A tutaj mamy jednak ten dodatek tego mocniejszego sosu na wierzchu, czyli ten mousse mango. Mam. Z imbirem, z kurkumą. Ale to jest kwestia gustu. Jeżeli lubicie bardziej ryż, jeżeli wam kasza jaglana nie podchodzi, tym ryżem będziecie zdecydowanie ukontentowani. Jestem przekonany, że wam jedna i druga wersja podpasuje. Adamie, ja chciałem ci bardzo podziękować. To ja jestem wdzięczny, nauczyłeś mnie gotować. Znaczy, gotować umiałem, ale nauczyłeś mnie pokazywać przede wszystkim piękność tej potrawy. I tak zaprezentowana potrawa, oczy jedzą, oczy jedzą. Miło mi było ciebie gościć. Ja też zwrócę uwagę na egzotyczne kraje. Nie będę ukrywał, że w kulinarniach dosłownie podobnie to wygląda. Też szukamy różnego rodzaju zakątków dużo świata. Dużo wdzięczności, tak. Dużo wdzięczności. Jakiś program musimy kiedyś razem zrobić, wiesz, chyba. Wydaje mi się, że coś mogłoby wyjść ciekawego z tego wszystkiego. Moi drodzy, to nie wszystko. Wspólnie z Biedronką, dostawcą warzyw i owoców dla reprezentacji, przygotowaliśmy konkurs. Zasada jest prosta. Zróbcie zdjęcie swojego ulubionego śniadania. Wszystkie szczegóły konkursu w opisie filmu. Widzimy się w następnym odcinku. Zapraszamy. Zapraszamy.